PKP Intercity rzuca wyzwanie komunikacji miejskiej. Bilety po 4 zł PKP Intercity rzuca wyzwanie komunikacji miejskiej. Oferuje bilety po 4 zł. Jazda pociągiem po Trójmieście czy Warszawie kosztuje teraz 4 zł. Nie chodzi jednak o podróż z regionalnymi przewoźnikami, ale ofertę w nowym, dynamicznym, cenniku PKP Intercity. Państwowy przewoźnik obniżył ceny niektórych biletów nie tylko na połączeniach międzymiastowych, ale i wtedy, gdy chcemy przedostać się z jednej dzielnicy Krakowa do drugiej. Od tej promocji są jednak wyjątki. Dynamiczny system sprzedaży biletów PKP Intercity wprowadzono w czwartek. Wcześniej obowiązywał on tylko w ekspresach, czyli pociągach EIPORA teraz dotyczy także składów klas ekonomicznych TLK i IC. Przewoźnik zmienił logikę ustalania cen, w miejsce zasady, i im wcześniej, tym taniej, wprowadził regułę im mniej popularny pociąg, tym taniej. Pierwszego dnia biletowej rewolucji, interia.pl sprawdziła, czy państwowa spółka dotrzymała słowa i spore odległości można pokonać koleją za kilkanaście lub nieco ponad 20 zł. Faktycznie. Upolowaliśmy, chociażby bilet Bydgoszczy wrocław za 19 zł, a z przemyśla do Warszawy mogliśmy pojechać za 24 zł. To o wiele mniej niż wcześniej. Odnaleźliśmy jednak przypadki, gdy koszty podróży zwiększyły się, przykładowo zajęcie miejsca wic Słowacki, który 24 maja odjedzie z Warszawy do Wrocławia, stało się droższe o około 25 zł. System PKP Intercity uznał najpewniej, że ten skład jest popularniejszy od innych na tej samej trasie, więc wywindował cenę. PKP Intercity walczy o klientów w miastach. Oferuje bilety za 4 zł. Okazuje się też, że kolejarze chcą konkurować nie tylko z dalekobieżnymi przewoźnikami autobusowymi, ale i komunikacją miejską w dużych miastach. Pasażerowie mogą teraz pojechać za 4 zł. na przykład. Po Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Taki bilet można kupić przez Internet chwilę przed odjazdem. Zerknijmy na parę przykładów. W sobotę po godzina 17.00 pociąg PKP Intercity przewiózłby nas za 4 zł z Gdyni Głównej do Sopotu, co zajęłoby 8 minut. Na tej samej trasie przejazd PKP szybką koleją miejską albo Poleregio byłby droższy o 80 groszy. Drożej i dłużej wyszłaby też podróż trójmiejskim transportem zbiorowym. Przenosimy się do Krakowa, gdzie PKP Intercity, także za 4 zł, przetransportuje nas ze stacji Płaszów 19.13 na dworzec Główny 19.20. Dla porównania, w kolejach małopolskich i Poleregio zapłacimy 4,50 zł. Co prawda MPK Kraków również oferuje transport za 4 zł, ale tramwaj jedzie niemal dwa razy dłużej niż pociąg. Warszawa, PKP i z Mokotowa na Pragę czas na Warszawę, gdzie przejazd z jednego końca miasta na drugi to niekiedy długa wyprawa. Wyszukiwarka PKP Intercity poleciła nam, by za 4 zł pojechać chociażby z Mokotowskiej stacji Służewiec na dworzec wschodni. Taka podróż koleją zajmuje około pół godziny, więc w składach stołecznej szybkiej kolei miejskiej musimy kupić bilet 75-minutowy, kosztujący 4,40 zł. Więcej, bo 6,60 zł trzeba wyjąć z portfela. Gdy ze Służewca na Warszawę Wschodnią jedziemy kolejami mazowieckimi, tę trasę można pokonać również tradycyjną komunikacją miejską, czyli tramwajami, autobusami czy metrem. Przesiadając się po drodze. Jeśli nie utkniemy w korkach, również wystarczy nam 75 minutówka, droższa o 40 groszy od pozycji w cenniku PKP IC. Nie każdy bilet PKP IC po mieście jest tani. Niektóre kosztują kilkanaście złotych kwoty, które podaliśmy, nie obejmują zniżek. To oznacza, że na przykład... Studenci za jazdę z państwową spółką po trójmieście nie zapłacą 4, zł, lecz 1,96 zł. Zdarza się jednak, że pociąg intercity przejeżdżający przez polską metropolię jest na tyle pełen, iż bilet nawet na najkrótszych odcinkach kosztuje znacznie więcej przykładowo 19 zł. Okazyjne ceny dotyczą najczęściej składów. Które rozpoczynają lub kończą biegu w danym mieście, pustoszają więc z każdą kolejną stacją w jego granicach. Autor Wiktor Kazanecki.